Jestem świeżo po odsłuchu pańskiej nowej płyty. Co wpłynęło na takie jej brzmienie? Uważam, że przede wszystkim atmosfera, w której ostatnio się znajduję i moje takie rozterki wewnętrzne. Jest to bardzo różny krążek, wiele emocji i przeżyć moich miesza się tam ze sobą. Trochę to też reprezentowało moje stany w tych ostatnich miesiącach, bo wie pan, u mnie to tak różnie właśnie jest. A kim pan jest na tej płycie? Trudno to jakoś jednoznacznie określić, bo myślę, że sobą. Jak zwykle zresztą, ale to pojęcie jest względne. Dla najbliższych zawsze te utwory są w jakiś sposób nienaturalne. Większość jakichś spostrzeżeń i takich moich akcentów zachowuję w tekstach głównie, chociaż też nie mówię, że życie prywatne nie istnieje. Przepraszam, że panu przeszkodzę, ale skupmy się może na twórczości. Jasne, oczywiście. Tutaj ja mam... główne inspiracje? Długo by wymieniać, ale z takich głównych to Litost, Mielski, Sarius, Młody Dzban, Bartokat, ATZ, Mahomi, Unda, Problem... Myślę, że wystarczy już. Jak te postacie wpłynęły na ostatnie płyty? No właśnie, wie pan, ja starałem się ograniczać jakieś takie... Oczywiście ci ludzie codziennie wpływają między innymi na postrzeganie przeze mnie świata i poszerzają horyzonty muzyczne, ale uważam, że w muzyce staram się być jedynie... sobą. Tacy na przykład Gruby Mielski czy Jan Rapowanie w ogromnym stopniu zmienili mój sposób postrzegania tego, co mnie otacza, a Młody Dzban w diametralny sposób wpłynął na moje pojmowanie sztuki na przykład. Oczywiście. Właśnie, a co do sztuki, uważa się pan za poetę? To bardzo ciężkie pytanie. Uważam, że to nie jest samozwańcza pozycja. Jeśli ktoś mnie tak nazwie, to nie mam z tym problemu, natomiast to słowo to o wiele za dużo dla mnie, bo sztuka dla każdego jest względna. Do niektórej trzeba to rosnąć, do niektórej nie. Ja natomiast sam przed sobą nigdy mojej twórczości sztuką nie nazwę, bo przecież sztuka nie istnieje bez odbiorcy, tak? Dobrze, to wróćmy do tej płyty jeszcze, Zimne Dłonie. Skąd wziął się taki tytuł? Tak jak wreszcie moich poczynań kieruję się przeżyciami związanymi z nimi uczuciami. Tak tutaj było w dokładnie ten sam sposób. Wtedy już chłodnymi letnimi nocami i jesiennymi dniami najbardziej kojarzyły mi się moje brudne białe buty i zimne dłonie, więc wybór padł na to drugie po prostu. Pan wszystkie aspekty muzyczne sam doprowadza do porządku, ale tak, zauważyłem, że pojawiają się też inne nazwiska w opisach. Kto tym razem panu towarzyszył? Za cudowną oprawę graficzną odpowiada mój niezastąpiony przyjaciel Kuba. Cegiełkę od strony muzycznej dołożył Piotrek, z którym współpracowałem już wcześniej. Naprawdę świetny człowiek w swoim fachu i dobry kumpel. Dziękuję im bardzo, tak jak dziękuję wszystkim, którzy byli przy mnie podczas wszystkiego związanego z płytą. Czyli po prostu uczestniczyli w moim życiu. Jest ich chyba za dużo, żebym mógł zacząć teraz wymieniać, ale... Właśnie, na albumie mówi pan głównie o sobie. Kiedy otrzymamy jakąś płytę, kiedy skończy pan nawijać o tym, jak to panu nie jest źle, jak to wszystko pikuje w dół? Ja to traktuję jako takie medium do rozmawiania samemu ze sobą, wie pan? No właśnie nie wiem, bo ciągle to słyszę. Tak samo jak ciągle słyszę to, że pojawi się coś nowego. Ja też się czasem zastanawiam, ile można tak o sobie, ale przecież słuchał pan płyty, mówiłem tam o tym. A pan słuchał swoich poprzednich płyt? Może w końcu pora wyjść z tego jakiegoś kółeczka adoracji swojego bólu i napisać coś mądrego. Nie rozumiem, dlaczego tak się pan do mnie zwraca. Bawię się w muzyce, mam mnóstwo pomysłów na nowe rzeczy. Mnóstwo z nich jest też już zrealizowane lub na realizację czeka. Po prostu walcząc o jakość, większość tych rzeczy trafia do szuflady. Każda taka rzecz to dla mnie lekcja. Chociaż za cenniejsze uważam te, które ujrzały światło dzienne, bo to w nich zauważam najważniejsze błędy i one pozwalają mi się rozwijać. No tak, rozwój. Proszę opowiedzieć o tych planach. Trochę komedii rapu, trochę muzyki akustycznej, jakieś podśpiewywanie, samplowe utwory, koncept album. No jest tego trochę, ale nie mogę wszystkiego upchnąć w jedną kategorię, chociaż czasem bardzo chciałbym. Aha, czyli taki człowiek orkiestra. Nie, to nie tak, lubię eksperymentować. Wie pan co, wcina się pan i dywaguje na swoje wymyślone tematy.
Dziękuję za wywiad, ale będę już zmierzał w swoją stronę. Ja również dziękuję, ale... Proszę mi przynajmniej powiedzieć, jak pan ma na imię. Radek. Jestem Radek.